gościa. Jest to człowiek, który, sportowiec, który przez wiele, wiele lat był najlepszym, można śmiało powiedzieć, najlepszym polskim żwotą, a mogę też powiedzieć, że przez pewien czas był najlepszym żwotą na świecie. Człowiek, który, nie wiem, pewnie kilkanaście razy był mistrzem Polski, trzy razy był mistrzem Europy i raz był brązowym medalistą różnowych mistrzostw Europy. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że ja miałem zaszczyt i przyjemność być w tej drużynie, która właśnie zdobywała medal na różnowych mistrzostwach Europy. Ja tylko się wtrącę, bo kolega pewnie tego nie powie, bo jest bardzo skromny, ale rzeczywiście był to mistrzostwo Europy w 1994 roku i to było tak, że to był młody zawodnik, ale jego walka dostawała o tym, że byliśmy na nowy medal. Walczył z mistrzem Europy w Włoszech, tak, w Czernance i po prostu jego walka dostawała o tym, czy to będziemy medal, czy nie. No i tutaj Artur, tak, Artur właśnie. Czyli trzykrotny mistrz Europy, dwukrotny mistrz świata, no i najważniejszy mistrz olimpijski. Paweł Mastuna.
Ja oprócz go badamy, tak. No nie wiecie, można powiedzieć, że dzisiaj zobaczy, oczywiście. Może się zobaczy bliżej, nie widzicie. Okej. Tu ta karta jest wygląda. Yeah.
Jeśli będziecie bardzo chcieć, to może Paweł też jeszcze gdzieś tam mówić, ale pewnie wtedy będziecie coś porządnie trenować. Okej? Jak będziecie porządnie trenować, ja Pawełowi przekażę, że jesteście gotowi na porządny trening, wtedy naprawdę będzie porządny trening, okej? Świetnie. Pożegnamy się teraz z Pawełem. Posłuchajcie, teraz po treningu będzie można zobaczyć podjęcia, okej? Tutaj zdobili wszyscy, rodzice podobne zdjęcia, potem życzymy do internetu. Ale zawodnicy, proszę zawodnicy, ładnie postawamy.